Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Przepraszam, moi drodzy, że dzisiaj bez kamerki, ale naprawdę jestem nieziemsko opadnięty. I no, prawdopodobnie będę się dużo mylił teraz nagrywając, więc... O Jezus, po prostu dajcie mi na wstrzymanie dzisiaj. Najfajniejszym sam... O właśnie, a propos. To jest rotacja IGC z dnia 27 listopada 2014 roku. I mamy tutaj cztery samochody, które pojawiają się w tej rotacji. Jest nim, jednym z nich jest BMW CSL, BMW 3.0 CSL GR5. I jest to pierwszy raz ten samochód jest dostępny za kasę z gry. Niecałe 1 900 000, jak najbardziej się opłaca. Klasa B jest wasza. Samochód naprawdę bardzo fajnie się prowadzi, jest mega stabilny, przyjemny w prowadzeniu. Nie ma jakiegoś tam hardkorowego skrętu, ale naprawdę bardzo, bardzo przyjemny w jeździe. Zaraz z nim się przejedziemy zresztą, to wam pokażę, jak to wygląda. BMW GTS za 1 800 000 wraca do Worlda za gotówkę z gry. Czy się opłaca? Jest to bardzo dobry samochód do klasy A. Można nim wygrywać jak najbardziej. Mamy tutaj mocny nitro, a właśnie, zapomniałem powiedzieć, że w BMW CSL mamy mocne nitro też, także to jest zdecydowany atut. W BMW mamy, w BMW GTS mamy również mocne nitro i naprawdę samochód całkiem dobrze przyspiesza, tylko tutaj moim zdaniem problem polega na prowadzeniu, no bo tutaj jest problem z prowadzeniem. Boże, co ja gadam. No samochód, przynajmniej dla mnie, niespecjalnie się prowadzi, więc no musicie jakoś się z tym uporać. Może da się to jakoś zrobić, naprawić częściami do tuningu osiągów. Kolejnym samochodem, który jest dostępny w tej rotacji, to Porsche Panamera. Już on go pokazuje, czy ją. Porsche Panamera Turbo za 1 400 000 gotówki. Czy to jest dobra cena za ten samochód? Wiecie co, nie bardzo. Samochód naprawdę dobrze skręca, prowadzi się dobrze się on. Ale czy to jest godny rywal w jakiejkolwiek klasie? Nie wydaje mi się. Naprawdę bardzo łatwo podnieść go czy ją do klasy A, gdzie sobie zupełnie nie poradzi. No i moim zdaniem trochę ten model został skopany w Need for Speed World, bo w rzeczywistości samochód wygląda nieziemsko, brzmi obłędnie, a w Wordzie jest jakiś taki klocek, nie wiem, może mi się tylko tak wydaje, jak myślicie? Ogólnie nie polecam, mamy tutaj słabe nitro niestety, więc lipa, nie polecam. I ostatnim samochodem, który się pojawia w tej rotacji, to Toyota Corolla za 300 000 IGC. I zaskoczę was, to jest naprawdę dobry samochód. Po podniesieniu do klasy C to jest mega koksu. Ma fajne przyspieszenie i jest... Tak, Toyota Corolla bardzo jest przyczepna na zakrętach i mało prędkości na tych zakrętach traci. No i ma zadziwiająco dobre przyspieszenie. Naprawdę to jest dobry rywal do klasy C. No i od dealera samochodowego odchodzą takie modele jak Porsche 959, BMW M1, 1M Coupé, Mazda RX7 RZ i BMW Z4 M Coupé. Pojedziemy sobie jedną klasówkę, nie wiem co sobie pojedziemy, pojedziemy sobie może jakiś losowy wyścig w tym BMW. Dobra, pojedziemy sobie klasówkę, zapewne będzie tutaj dużo BMW, okej, nie ma żadnego BMW. Ja w moim modelu mam części Americona, gdzieś tak z półtora miesiąca temu kupiłem ten samochód za boosty. I czy żałuję, czy nie żałuję? Nie wiem, no, z wyglądu mi się tak niespecjalnie podoba, ja ogólnie nie preferuję BM-ek jako samochodów, którymi jeżdżę na co dzień w Wordzie. Ale, naprawdę bardzo fajne prowadzenie, ratuje wizerunek auta w moich oczach. No i startujemy, Lower Endlepus. I to się ma. O, co tu się dzieje? Tak.
kwestach jest naprawdę tutaj dobrze. Kilka mamy fajne, mamy wydech z boku, co bardzo lubię. I no, samochód może się tutaj popisać. Przy dobrej jeździe naprawdę można powalczyć tutaj. Co tu się dzieje? Ale szczęście miałem. Przy dobrej jeździe można powalczyć z E30, a nawet z Toyotą MR2, która niestety ma lepsze przyspieszenie, sporo lepsze. Ale nie jest tutaj z przyspieszeniem aż tak źle, można sobie spokojnie wygrywać, tylko oczywiście dobra jazda, tak? O, ale skupałem. Mazda jest swoim wspaniałym przyspieszeniem. No właśnie, ciekawe jak tutaj jest z prędkością maksymalną. Może zaraz sobie to sprawdzimy, jeśli się uda tutaj. Nie mam aż takiej drugiej prostej. Więc... Zobaczymy. Okej. 288 jechałem przez chwilę. Już więcej nie pojadę. Bardziej proszę słuchaj. Czyli myślę, że tak do 300 km, może niecałe 300 km osiągnie po wymaksowaniu. Tak mi się wydaje. I tak bonusowo, bo pytacie się mnie o pakiety kart, czy warto je kupować, czy lepiej kupić samochody. O, jakiś pakiet platynowy mam do odebrania. Pakiet z samochodami nagrodami. Mam 3000 boostów. Moim zdaniem to jest absolutna strata kasy, bo wolę kupować to... Wolę kupować coś, co wiem, co kupuję. No po prostu kupuję jakiś samochód, a nie jakiś losowy i pewnie wylosuję jakąś kupę. Bo tak przeważnie jest. O, Dodge Viper, niebieski moloch. Widzicie? Nie opłaca się. Niebieski moloch to jest wersja niebieski moloch. Którą zresztą mam, to też jest niebieski moloch. O, także... To tyle, jeśli chodzi o... No, kupowanie pakietów z samochodami. Jak widzicie, bardzo się to, ale to bardzo się to nie opłaca. Bo mało kiedy traficie na dobry samochód, a 2500 boostów czy tam ile tracicie od razu, bezpowrotnie. Więc naprawdę fajna rotacja z fajnym nowym samochodem, z dobrym wozem do klasy A, czyli BMW GTS. Korzystajcie, a ja wam dziękuję za wyświetlenie, trzymajcie się, na razie, pa pa.